Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Chcielibyśmy zaprezentować spektakl w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej w Kleczkowie. Przez 4 dni spotykaliśmy się, aby dziś móc zobaczyć nasz pokaz powarsztatowy. Kilka miesięcy temu wspólnie z Eweliną wymyśliliśmy projekt o nazwie Wyłowić historię, warsztaty Teatru Cieni. Napisaliśmy go wspólnie z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude z Chorzowa i pozyskaliśmy dotację Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. I te wszystkie ogniwa złożyły się na to, co już za chwilę będziecie Państwo mogli zobaczyć. A zobaczycie, gwarantuję, niesamowite widowisko światła i cienia. A będziemy opowiadali historię miejsca, w którym żyją Państwo na co dzień. Zapraszamy i życzymy miłych wrażeń. Między Ostrołęką a Łomżyńskim Grodem leży wieś Kleczkowo, z której jestem rodem. Z południa na północ rzeka tam przepływa. Nie jest ona wielka i Ruś się nazywa. Wieś jest położona na pięknej nizinie, z gotyckiej dzwonnicy i kościoła słynie, który otoczony murem z podporami, jako bastion obronny świeci otworami. Jest też także oczywiście piękny rynek, który ma niepowtarzalną budowę struktury. Gdzieś za dawnych czasów, gdzie wieś była grodem, odbywały się targi, handlowano miodem. Inna technika i czasy są inne, lecz lubię wracać w me strony rodzinne, gdzie zapach łąk i śpiewy ptactwa nie zastąpią skarby i inne bogactwa. Z mojego dzieciństwa, jak byłem pętakiem, wieś mogła się pochwalić wspaniałym wiatrakiem. Mieli mąkę dla ludzi, był ekologiczny, był z niego pożytek i krajobraz liczny. Kleczkowo fajna wieś, tam wszystko jest spokojne. Tam kwiatki sobie rosną latem czy wiosną. Tam szkółka jest miła, podstawowa. Tam sklep jest też i ćwierć bocianów. Tam do lasu można pójść, tam rzeczka sobie płynie. Tam na grzybki można pójść, tam na mostku można łowić ryby. Tam też są tory i można pójść do sąsiada, bo sąsiad bardzo miły, pożyczę cukru i można się z kolegami spotkać w szkole czy na placu zabaw. Tam zawsze jest spokojnie w szkole podstawowej. Niedaleko rzeki, pomiędzy mostami, można też zobaczyć i wobrowe tamy. Wierzątko to za dnia, cicho sobie drzemie. Maca lubką nocką, buduje żaramie. Kocham wieś za klimat, czyste powietrze i wolność. Choć dawniej było tej swobody zdecydowanie więcej. Każdy, kto urodził się w Kleczkowie, uczył się pływać w Różu, nie przejmował się badaniem stanu wody. Za to wszystkie dzieci cieszyły się upalnym latem.
Ej, Zuzia, a jak ty w ogóle się nauczyłeś pływać? Tata mi wrzucił telefon do róża, więc musiałam go jakoś wyciągnąć. A ty wiesz, kiedy został zbudowany nasz kościół? Nie wiem. Nasza świątynia została wzniesiona w XVI wieku. To dopiero podniosło rangę wsi. Kleczkowski targ był pełen wspaniałości. Zaopatrywali się tam ludzie z okolicznych wiosek. Przychodzili stali klienci z dzielnicy Modlina, gdzie dawniej kobiety modliły się podczas odbywającej się tam szubienicy. Świątynia została zniszczona przez Niemców w czasie II wojny światowej. Później dzięki staraniom księdza i mieszkańców wsi została odbudowana. Dziś ten piękny gotycki kościół możemy podziwiać na tle błękitnego nieba.
To właśnie z Kleczkowa pochodzi Stefan Kleczkowski, pilot walczący podczas wojny w dywizjonie 303. Stefan Kleczkowski zmarł w 1992 roku i został pochowany w Polsce, w Kleczkowie, zgodnie ze swoim życzeniem. Moim marzeniem, by na lata stare dożywać w Kleczkowie chociaż latek parę, by ogród był piękny i rzeźby wokoło i odejść do Pana po prostu wesoło. Na wiejskim cmentarzu swoje prochy złożyć, w zdrowiu oraz szczęściu długich latek dożyć, zostawić wspomnienie dobrego Polaka. To jest mym marzeniem, moja wola taka.